Krzyż Chrystusa to tajemnica, którą poznajemy, odkrywamy, pewnie nigdy nie zgłębimy jej do końca. I dzisiaj o takim obszarze, który tajemnicą w jakimś wymiarze pewnie pozostanie. Dziś między innymi o tym, więc rozbieki, lecimy. Frajda życia z Bogiem, słowo daje dziś w wersji espresso, jednowątkowo, krótko i na temat. Krzyż Chrystusa jako konkret, moc krzyża. O tym mówimy. Dlaczego? Dlatego, że od 2000 lat propozycja płynąca z serca Ojca, płynąca z męki śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest dostępna dla każdego, kto uwierzy. W liście do Filipian, bo dzisiaj tym fragmentem chciałbym, żebyśmy się zajęli, czytamy następujące słowa, że Chrystus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, a w zewnętrznej postaci uznany za człowieka. Czyli tu mamy opisaną tajemnicę wcielenia. Bóg staje się człowiekiem. Uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg go nad wszystko wywyższył, darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Ale dzisiaj chcę skupić się na wersecie 8, że Jezus uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Śmierć Jezusa na krzyżu wiązała się z niewyobrażalnym cierpieniem fizycznym, emocjonalnym, duchowym. W wymiarze duchowym Jezus, który nigdy nie popełnił grzechu, zostaje odłączony od Ojca. Myślę, że powiedzieć, że czuje się jak ryba bez wody, to nic nie powiedzieć. On, który był zjednoczony z Ojcem, zostaje od Ojca odłączony ze względu na nasz grzech. Także Bóg odwraca swe oblicze od Jezusa. A Jezus mówi: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Psalm 22, zapowiadający mękę Mesjasza. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Cierpienie Jezusa emocjonalne, wyszydzony, opuszczony przez uczniów, zdradzony przez przyjaciela. I wreszcie cierpienie fizyczne, męka, droga krzyżowa, wcześniej biczowanie, bicie, tortury. W najgorszym wydaniu, bo całe piekło zostało uwolnione, aby wyżyć się na Chrystusie, Zbawicielu. Spadła nań chłosta zbawienna. I właśnie ten element cierpienia jest tym elementem, który może w tym roku szczególnie nas przyciągnie do krzyża. Patrząc na cierpienie wokół nas, jesteśmy w roku, w którym Rosja zaatakowała Ukrainę. Cierpienie wojenne, tysięcy, setek tysięcy, milionów ludzi. A Chrystus cierpiał za nas, jak mówi pierwszy list Piotra. I wzór nam zostawił, byśmy poszli za Nim Jego śladami. Nie chodzi o to, żeby przyjmować każde cierpienie, jak leci, ale jest jakaś tajemnica w cierpieniu. I pewnych rzeczy związanych z cierpieniem też fizycznym, może z oczekiwaniem na uzdrowienie, które mamy w Jezusie, ale może nie widzisz Go tak szybko, jakbyś chciał. Albo w takich proporcjach, jakbyś chciała je zobaczyć. Albo z takim przełomem. Cierpienie jest tym elementem, któremu nie możemy zaprzeczać, bo ono jest. Baranek cierpiący, baranek, który cierpiał. I myślę, że częścią odpowiedzi jest wpatrywanie się w krzyż. Oczekiwanie, żeby ten Duch Święty coś nam wytłumaczył. Dlatego, wiecie, chciałem ten temat poruszyć, bo nigdy nie rozłożymy krzyża tak na elementy pierwsze do końca. Cudowne w chrześcijaństwie jest to, że mamy tam głębie, pewne obszary, których na razie nie rozumiemy, które Bóg nam powoli objawia. Będziemy na to mieli całą wieczność. Ale w kontekście cierpienia, które gdzieś nam towarzyszy, każdemu z nas w jakimś wymiarze fizycznym, emocjonalnym, duchowym,
Krzyż jest tym miejscem spotkania, gdzie cierpiący Chrystus może spotkać się z Tobą w Twoim cierpieniu. Co się tam wydarzy? Nie wiem. Nie będę mędrkował, ale to Chrystus mówi, że wszyscy utrudzeni przyjdźcie do mnie, a ja was pokrzepię. Więc znajdź dzisiaj czas, żeby uklęknąć przed krzyżem Chrystusa, żeby wpatrywać się, czy to w duchu, czy to fizycznie, w krzyż Chrystusa. Bo tam jest życie, tam jest zbawienie, tam jest wolność, ale jest też odpowiedź na tajemnicę cierpienia, która chcemy czy nie, towarzyszy nam. Ale Chrystus chce nas przez to przeprowadzić jako Bóg zwycięski, bo choćbym przechodził ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Prowadź nas, Duchu Święty. Niech tak się stanie. Frajda życia z Bogiem tyle na dziś. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw polubienie, komentarz i udostępnij je. Niech się niesie dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem. Do zobaczenia przy kolejnej okazji.